ponieważ wszyscy chcemy, żeby w naszym życiu następowały zmiany. Nie ma takiego człowieka, który by nie chciał, żeby w jego życiu nastąpiła zmiana. Jeśli na przykład przyszedłeś tutaj, dzisiaj jesteś chory, to chcesz zostać uzdrowiony. Jeżeli przyszedłeś z demonami, to chcesz, żeby te demony z ciebie wyrzucić. Jeżeli przyszedłeś po jakąkolwiek inną formę pomocy, no to ty się spodziewasz jakiejś zmiany. Człowiek, który przychodzi po coś i nie spodziewa się zmiany, no to jest człowiek, który realnie nie osiągnie tego, czego się spodziewa. Bo on myśli, że może coś się wydarzyć. Ale chcę, żebyś zrozumiał taką kwestię, że jeżeli ty jesteś ukierunkowany na zmianę, to zmiana nastąpi. Ja w swoim życiu jestem ukierunkowany na zmianę. Ja w 2001 roku poznałem Jezusa. Do tamtej pory zrozumiałem, że zmiana jest możliwa. Zmiana każdego rzędu. Ja wtedy się zmieniłem w innego człowieka. Mój duch ożył, ale potem zaczęły następować kolejne przestrzenie zmian. Człowiek bez Boga nie nadaje się do funkcjonowania. W ogóle człowiek, który nie poznał Jezusa osobiście, to jest człowiek, który tak naprawdę on nie żyje, ten człowiek. Ten człowiek wegetuje, funkcjonuje w jakiejś formie wegetacji. Tylko osobiste spotkanie z Jezusem, ono jest gwarantem zaistnienia życia. Nieważne, czy ktoś jest dobry, czy ktoś jest zły, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Na tak zwanym sądzie Bożym, tym, o którym tak wiele się wszędzie trąbi, nikt nie będzie pytał, czy ty jesteś dobry, czy zły. Tylko, czy ty sięgnąłeś po ratunek do swojego życia. Pod tytułem, czy oddałeś życie Jezusowi, czy postanowiłeś, żeby twoje ego było wzięte za mordę i zupełnie skasowane, a żeby powstało w tobie zupełnie nowe ja. O imieniu Chrystus. Wiecie, czym jest nowe narodzenie? To nie jest naprawa starego, tylko to jest absolutna zmiana istnienia. I ta zmiana nastąpiła na przykład w moim życiu w 2001 roku. Zmiana jakaś. Natomiast to zapoczątkowało system zmian. Zmian w mojej psychice, zmian w moim ciele, zmian w moim środowisku, w moim otoczeniu. Zmiany. A więc jeżeli ty spodziewasz się zmiany w swoim życiu, to ja chcę, żebyś zrozumiał, że zmiana w życiu człowieka, ona jest w stanie zaistnieć tylko poprzez prawdę. Że przełom jakiś to zrobi tylko prawda w twoim życiu. Wiecie, na przykład nasza wspólnota w Warszawie nazywa się Kościół Moc. Tak ją nazwaliśmy. Ja wierzę w Boga Mocy. Ja osobiście nie znam innego Boga. Nie znam innego Boga, tylko Boga Mocy. Znaczy, ja znam mocnego Boga. Ja nie znam małego bóstwa jakiegoś, do którego modlę się latami i w ten sposób jakoś się uspokajam wewnętrznie. Znaczy, Bóg to nie jest terapia. Bóg to nie jest kultura jakaś. Bóg to jest osoba, która jest generatorem mocy. Ale ta moc, ona jest dostępna dla nas ludzi tylko w jeden sposób. Poprzez przyjęcie jakiejś prawdy. Czyli żeby moc mogła zadziałać, to człowiek musi przyjąć najpierw jakąś płaszczyznę prawdy, bo moc może wylądować tylko na prawdzie. Moc, ona nie może dotknąć na stałe kogoś, jeżeli ktoś nie przyjmie płaszczyzny prawdy w jakiejś dziedzinie. Dam ci prosty przykład. Jeżeli uważasz, ja nie wiem, nie znam was wszystkich, ale jeżeli na przykład jest człowiek, który uważa, ja jestem dobrym człowiekiem, chodzę do kościoła, jestem w porządku, jakoś tam. Często ja słyszę, jestem wierzący od urodzenia, taki tekst jest. Zawsze byłem wierzący. Ja mówię, zawsze to miałeś pewne. Taką rzecz miałeś zawsze. Rozumiesz? Ale ty nie byłeś zawsze wierzący. Ty zacząłeś być wierzący od jakiegoś momentu.
kiedy ty uwierzyłeś, czyli ty usłyszawszy jakąś tam informację w sposób nadprzyrodzony czy naturalny, to jest nieważne, tak? Uwierzyłeś w tą informację, tak? Stałeś się wierzący, usłyszałeś o Jezusie na przykład. Umarł za twoje grzechy i tu uwierzyłeś. Ale ty wcześniej tylko wiedziałeś o nim. A więc zobacz, ty, żebyś ty przyjął jakąś prawdę, żebyś ty przyjął jakąś Bożą moc, to musiałeś przyjąć jakąś prawdę. I teraz patrz, żeby narodzić się na nowo, tak? To trzeba uznać siebie za martwego, no bo jak inaczej? Wiesz, ja w 2001 roku musiałem uznać, że jestem martwy duchowo, czyli jestem na dnie. Nieważne, że mnie tam ochrzcili w kościele, nieważne, że tam byłem u komunii, nieważne, że byłem u spowiedzi, nieważne, że byłem w tym całym systemie życia. Ale musiałem uznać, że jestem martwy. Czemu się narodziłem na nowo? Bo najpierw uznałem jakąś prawdę. Ta prawda brzmiała: wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Taka prawda jest w liście do Rzymian. Wszyscy grzech, to jest greckie słowo harmateia, błąd, czyli wszyscy zbłądzili, wszyscy poszli inną drogą, tak? I nie ma w nich absolutnie niczego ze mnie. Ludzie mówią, niektórzy, ja zawsze z Bogiem rozmawiam, ja mówię, zawsze ze swoją psychiką rozmawiam. Zawsze ze swoją psychiką rozmawiam. Taki miałeś czas. Czasem sobie popłakałeś do swojej psychiki, czasem się pośmiałeś, miałeś taki dobry czas sam ze sobą. Wiecie, jak to się nazywa w szpitalach psychiatrycznych? To jest schizofrenia się nazywa. Ludzie rozmawiają sami ze sobą w szpitalach psychiatrycznych. A ludzie uważają, że to, co było wcześniej, przed ich spotkaniem z Bogiem, to była jakaś relacja z Bogiem. Nie było żadnej relacji. Rozmawiałeś ze swoimi myślami. Wygenerowałeś sobie jakiś system, a jeszcze jak to demony napędziły, to w ogóle miałeś człowieku głosów, a głosów się. Rozumiesz? Miałeś 50 tysięcy głosów. Przed poznaniem Jezusa szedłeś do piekła. Choć mogłeś być super człowiekiem. Dopiero od momentu oddania życia Jezusowi, tak? Stałeś się nowym stworzeniem, twój duch ożył. Stałeś się nowy. Ale co musiałeś na tym powiedzieć? Że jesteś martwy. Ja w tej więziennej celi w 2001 roku uznałem, że jestem martwy. Klęczałem na kolanach i powiedziałem: Boże, idę do piekła. Jestem na dnie. Przyjąłem jakąś prawdę. Ok? Prawdę jakąś. Inna prawda. Ktoś jest chory. Ktoś choruje. Jakaś śmiertelna choroba, jakaś tam rak, czy jakaś inna choroba. I przychodzi do tego człowieka i mówi: człowieku, chcesz być zdrowy? A on mówi: no chcę być zdrowy. Ja mówię: no, słuchaj, jest taka prawda, że 2000 lat temu na krzyżu Golgoty ten rak, który jest teraz u ciebie w ciele, tak? To już się przydarzył Jezusowi. On go miał, tego raka. I jak teraz chcesz, to ja położę na ciebie ręce, tak? I teraz tak, twoja wiara w tą prawdę, tak? I moja wiara w tą prawdę wygeneruje moc i ten rak umrze w tobie. Czy w ogóle chcesz tego układu? Zależy ci na tym? I ludzie patrzą na ciebie jak na wariatę i mówią: co ty gadasz? Ja mówię: wiesz, to jest taka zasada prawnicza, że prawo nie działa wstecz. Słyszeliście o takiej zasadzie? Prawo nie działa wstecz! Jeżeli Jezus rozchorował się rakiem, tak? Bo jest napisane: or choroby nasze wziął na siebie. Amen. Wziął, tak jest napisane? Wziął na siebie choroby, wszystkie. To jeżeli on wziął te choroby na siebie, tak? To po jaką cholerę ja mam chorować na te choroby? To jest prawo. Jezus rozchorował się chorobą, która dzisiaj w jakiś nielegalny zupełnie sposób dostała się do ciała tego człowieka. Ale ten człowiek, jeżeli nie uwierzy w tą prawdę, ok? To nie wydarzy się stała manifestacja mocy. Jest taka prawda, że 2000 lat temu Jezus został na przykład ograbiony, zubożony, okradziony ze wszystkiego, co miał, abyśmy my dzisiaj mieli dostęp do obfitości finansowej. Taka prawda. Ale jeżeli się w nią nie uwierzy, nie przyjmie się tej prawdy, rozumiesz, to nie otworzą ci się nadprzyrodzone środki finansowe. Nie otworzy ci się to. Inna prawda. Jezus zostaje odrzucony przez Ojca. Po co?
po to, żebyś ty i ja, żebyśmy mogli być zaakceptowani przez Boga jako synowie, jako córki. Akceptacja, pełna akceptacja. I teraz ja przychodzę do człowieka, który ma depresję, który jest załamany i ja mówię do niego tą prawdę, ale on nadal bardziej wierzy swoim uczuciom niż temu, co ja mówię. Wiecie, co się dzieje? Nie działa moc. A więc jak możemy mieć dostęp do tej mocy? Do tej potężnej Bożej mocy, której wszyscy chcemy, przez prawdę. Jeżeli ty nie usunkcjonujesz sobie prawdy, to nie sięgniesz po przełom. Nie ma możliwości. To będzie małe, połowiczne. Ja czasem ja widzę mnóstwo ludzi, na których kładziemy ręce, oni są uzdrawiani, rozumiesz? A po 3 miesiącach są chorzy z powrotem. I przychodzą i mówią, znowu jestem chory. Ja mówię, bo prawdy nie umocowałeś w sobie. Ja miałem raka, przyjąłem prawdę Bożą, rozumiecie? Przez 3 tygodnie chodziłem i mówiłem, że jestem zdrowy, mimo że miałem głodę na twarzy. Ogłaszałem, że w ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie. Kiedy się goliłem i dalej miałem guz na twarzy, goliłem się po tym raku i mówiłem, Ojcze, uwielbiam Cię za to, że nie mam guza na twarzy. Rozumiecie? Moja żona była jeszcze nienawrócona. Mówiła do mnie, połóż się do szpitala, masz nowotwór zdiagnozowany, a ja mówiłem do niej, Agata, nie kładę się do szpitala, bo nie mam nowotworu. A ona mówiła, Ty masz guz na twarzy. I ja mówię, nie! Po 3 tygodniach zaczął się wchłaniać i zniknął. I nigdy nie wróci. Dlaczego? Bo usankcjonowałem jakąś prawdę. Prawda jest płaszczyzną dla zejścia mocy. Jest lotniskiem dla uruchomienia mocy. Ludzie chcą bez prawdy mocy. Mówią, Boże, przyjdź swoją obecnością i nic się nie dzieje. Albo to, co się dzieje, jest mikroskopijne. Maleńkie. Ale są prawdy Boże. Ja jestem fanatykiem prawdy. Ja zgłupiałem na punkcie prawdy. Ja w ogóle kiedyś byłem kłamcą zawodowym. No stop kłamałem. Zarabiałem pieniądze kłamiąc. Wkręcałem innych ludzi w moje kłamstwa. Rozumiecie? Ja byłem mitomany. Wszędzie kłamałem. Jak mnie zbadali psychiatrycznie, bo mając 17 lat zamordowałem człowieka. Jak się raz zabije człowieka, to potem ilekroć człowiek znajduje się w więzieniu, to zawsze go badają, czy mu się nie pogorszyło. I za każdym razem, jak mnie zamykali do więzienia, to oni mnie badali i patrzyli, czy mi jest gorzej. Rozumiecie? Jak mnie zamknęli do więzienia po raz czwarty, ja już byłem wtedy narzuconym człowiekiem, a za stare sprawy mnie zamknęli, jak powiedziałem lekarzom, że spotkałem Jezusa w swoim życiu, to mnie badali parę miesięcy. Oni robili mi elektroencefalogram mózgu. Oni mnie ze wszystkich stron badali. Rozumiecie? Bo okazało się w ogóle, że jestem zdrowy i nawet nie mam osobowości nieprawidłowej, wiecie? Ale oni przeglądali wszystkie, oni patrzyli na te dokumenty przez lata zebrane, mówią, proszę Pana, to Pan fenomenalnie oszukiwał wszystkich lekarzy do tej pory. Bo ja poprzednim lekarzom, wiesz, jak ja byłem nienawrócony, tak? To ja doprowadziłem do tego, że moja kartoteka, tak? Była tak silnie skonstruowana od strony chorób psychicznych, że ja wielokrotnie przez tą moją kartotekę unikałem więzienia. Rozumiecie? Ja wiedziałem, jak udawać schizofrenię na długich odcinkach czasu. Ja o tym książki czytałem. Rozumiecie? Ja wiedziałem, jak rozmawiać z lekarzami. Rozumiecie? Ja kłamałem non-stop. Jak mi się palił grunt pod nogami, rozumiecie, to mnie podwieźli mnie chłopaki samochodem pod szpital. Psychiatryczny nakaz psiaka. Ja wszedłem do środka, powiedziałem, mówię, potrzebuję pomocy, bo mówię, bo słyszę głosy, czuję zapachy, znowu swą spalonej gumy. I to są, rozumiesz, to jest schizofrenia paranoidalna. Ja wiedziałem, jak kłamać. Ja wiedziałem, jak kłamać. I teraz, kiedy, rozumiesz, kiedy ja wszedłem do Jezusa i zobaczyłem, że Jezus jest prawdą, on powiedział, ja jestem prawda, prawda, jestem prawda. To ja zrozumiałem bardzo ważną kwestię, że skoro On jest prawdą, tak, to moje życie, ono musi stanąć na prawdzie. Twoje życie, ono musi stanąć na prawdzie. Nie na imaginacji, nie na wymysłach, nie na półprawdach. Rozumiecie? Zrozumcie mnie, jeżeli chcesz Bożej mocy do swojego życia, to Ty musisz stać na prawdzie. Na prawdzie.
Przychodzą do mnie ludzie. Módl się o to, módl się o tamto. Przychodzi do mnie człowiek, mówi, módl się ze mną. Ja mówię, o co chcesz się modlić? Taki mam rozjazd w związku. Ja mówię, w jakim związku? Co to jest związek? No mówi, no bo z moją dziewczyną nie możemy dojść do porozumienia. Mówi, ty jesteś wierzący? Tak. Co to znaczy z jaką dziewczyną? Ty masz dziewczynę? No tak, mówi, dziewczynę. Ja mówię, dobrze, mówię, zacznijmy od początku, mówię. Ona jest narodzona z Bożego Ducha. Nie, to taka jest dziewczyna. Mówi, ja ją poznałem tam i tam. On ją poznał, on z nią zamieszkał. On ma kocioł z balią w życiu i on przychodzi do mnie i mówi, pomódl się o mnie. Ja wiem, ty jesteś kretem. Ty w ogóle myślisz, że ja się o ciebie pomodlę i wam się związek naprawi. Ty w ogóle myślisz, że Bóg ma cokolwiek do czynienia z takimi sprawami? Tak to mi się wydaje? Rozumiesz? To są bzdury wszystko. To są bzdury. Prawda jest prawdą. Prawda to prawda. Przełomy są przez prawdę. Jeżeli my pominiemy ten aspekt, to my nie sięgniemy po żadną Bożą moc. Ja się przyglądam, przyjaciele, na życie Kościoła w Polsce. Różnego Kościoła. Różne rodzaje są Kościołów w Polsce. Zazwyczaj łączy je jedna wspólna cecha. Wszystkie te kościoły chcą zgromadzić ludzi wokół pewnej formy kultury. Oczywiście każda z tych kultur nazywa się Jezus. Rozumiecie? Każda z tych kultur nazywa się Jezus. I te kościoły wytwarzają pewnego rodzaju środowisko. I to środowisko, ono ma zastąpić realną prawdę. Ono ma zastąpić. Wiecie, Kościół katolicki na przykład od dawien dawna wymyślał różnego rodzaju działania sakramentalne. Sakrament ma zastąpić tobie kontakt. Oczywiście tego nikt nie powie, że to chodzi o to. No ale skoro brak kontaktu, to zastosujemy sakrament i wszyscy będziemy szczęśliwi. I wmówimy sobie wszyscy, ok? Że wtedy właśnie, kiedy następuje działanie sakramentalne, działa też Bóg. Taka umowa wewnętrzna. Zjesz opłatek, to znaczy przyjąłeś Jezusa. Taka wewnętrzna umowa. Do tego jest doktryna, zasady, reguły, historia, tradycja i wypisane odpowiednio wersety biblijne. Rozumiecie? To tak działa. Jaki jest skutek? Nie ma żadnego skutku. Nie ma żadnych efektów. W kościołach protestanckich jest nie lepiej. Są pewnego rodzaju systemy i tradycje. A to jest kwestia prawdy. Wiecie, kiedy my z moją żoną usługujemy ludziom i zaczynamy poruszać prawdziwe rzeczy w ich życiu, nie? To jest lament, to jest płacz wielokrotnie i ludzie, którzy są już nieraz długo w służbach, wywalają się do góry kołami. Wiecie, ostatnio byliśmy u naszych przyjaciół w jednym kościele za granicą i tam moja żona usługiwała i po usłudze mojej żony ludzie, którzy są tam w kościele, nasi przyjaciele, to są nasi przyjaciele, kochani moi przyjaciele, ludzie, którym ślub udzielałem mi tam. Ale kiedy oni usłyszeli słowa prawdy, to te słowa prawdy tak głęboko w nich weszły, że oni przyszli przed pastorami swojego kościoła, powiedzieli, że żyli w różnych formach zakłamania w życiu. Rozumiecie? Chłopak przyznał się, że przez cały czas palił marihuanę. Przez cały czas. On jest narodzony z Bożego Ducha. On jest wypełniony Duchem Świętym, ale żył w kompromisie.
żył w systemie kłamstwa. Rozumiecie? Posłuchajcie, jak zadziałała prawda. Jak to zadziałało? Chłopak swoją pokutę, oni go nagrywali, jak on pokutował, zalał się łzami, przyznał się w ogóle do tego, że palił marihuanę, że i chodził do kościoła w tym samym czasie i tak dalej i powiedział, że nie ma żadnego problemu, żeby to puścić do internetu. Mówi, nie, wszyscy wiedzą, o co chodzi tutaj z tą prawdą. Prawda doprowadza do tego, że tracisz twarz. Twarz cię nie interesuje. Co mnie pomyślą ludzie, co sobie pomyślą sąsiedzi, co pomyślą w kościele, a co mnie to obchodzi, co sobie pomyślą. Chodzi mi o to, aby Boża moc przychodziła do mojego życia. Boża moc, a Boża moc przyjdzie tylko na prawdę. To jest bardzo ważna sprawa. Chrześcijanie mają tak wiele ukrywanych rzeczy. Ukrytych. Jest doktryna dorobiona do tego. Nie wspominamy rzeczy dawnych. O tak, nie wspominamy rzeczy dawnych. W innym celu niż w celu pokuty. No w innym celu nie wspominamy. Ale co to jest pokuta? Pokuta to jest stanięcie w miejscu prawdy w danej dziedzinie. Jeżeli jesteś chamem dla swojej żony, ok? A w kościele, tak? Obejmujesz ją, tak? I całujesz w policzek, a jej się bebechy przywalają z nerw, tak? To oznacza, że żyjesz w kłamstwie. Rozumiesz? Żyjesz w kłamstwie. Jest jakieś kłamstwo w twoim życiu. I nie licz na to, że jeżeli ty tego nie uznasz jako problem, to Boża moc przyjdzie i zmieni twoje małżeństwo. Nic nie zmieni twojego. Nic, dopóki nie uznasz, że kłamstwo jest kłamstwem. Wiecie, jesteśmy non stop na ulicach. Głosimy Ewangelię, uzdrawiamy na ulicach chorych, wypędzamy z ludzi demony publicznie. Niczego się nie boimy. Strach w moim życiu został zabity. Zniknął strach w moim życiu. Ja się w ogóle niczego nie boję. Nie boi się moja żona. Moja żona miała jakieś depresje. Ważyła 40 parę kilo. Miała depresję. Zresztą ja byłem jedną z głównych przyczyn tej depresji. Ona się bała. Rozumiecie? Ścigała, na mnie był wydany wyrok przez grupę przestępczą. Ścigała mnie grupa przestępcza. Chcieli porwać Agatę, chcieli porwać naszego syna. W naszym życiu był non-stop jakiś lęk. Ale kiedy przyszedłem do Jezusa i zacząłem wywalać wszelkie formy kłamstwa z mojego życia, to przyszła do mojego życia co? Otwarta. Przyszła otwarta. Przestałem się bać. Ja dzisiaj nie mam przykładu. Czy wy wiecie, przyjaciele, że na mnie nikt nie ma dzisiaj żadnego haka? Nikt. Wiecie czemu? Bo ja wszystko ujawniłem. Wszystko. Każdą rzecz. Każde kłamstwo w moim życiu zostało rozwalone. Stanąłem przed kamerami, powiedziałem, że miałem jazdy homoseksualne. Rozumiesz? Powiedziałem te wszystkie rzeczy i w ogóle mnie nie interesowało, co ludzie o tym powiedzą. Dlaczego? Bo żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Taka prawda. Jest taka prawda. Żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Zniknęły kompleksy. Kompleksy zniknęły. Jakakolwiek trema. Rozumiecie, o czym ja mówię? Ja kocham dzisiaj siebie. Ja akceptuję swój wygląd w 100%. Ja bardzo lubię spędzać czas sam ze sobą. Się w ogóle nie nudzę. Nie mam do siebie żadnego afrontu. Kocham siebie. W 100% jestem zaakceptowany. Rozumiecie? W 100%. Każdy fragment mojego ciała został przeze mnie zaakceptowany w 100%. Zrozumcie, to są... Dlaczego o tym wam mówię? Bo pokazuję wam, jak działa realnie moc, jeżeli my zdecydujemy na działanie prawdy. Ludzie chcą uzdrawiać chorych. Chcą wypędzać demony. A wiecie, ja często rozmawiam z takimi ludźmi, którzy te rzeczy robią. Coś tam się pojawia, jakiś nowy ruch, ludzie biegną, coś tam robią, okej? Okay? Słuchajcie, w większości przypadków to są nieszczęśliwi ludzie. Zagubieni, nie potrafiący radzić sobie w podstawowych sprawach. Ludzie, którzy...
którzy rzucają się do służby, aby zatkać swoje deficyty. Mnóstwo chrześcijan służbą zatyka deficyty. Rozumiecie? Nie mogli się zrealizować w jakiejś dziedzinie życia, to postanowili się zrealizować w kościele. Tak to działa w ogóle. Zrozumcie, to tak to działa. Ja czasami patrzę na liderów, którzy są w kościołach, liderzy, wiecie, i ci liderzy realizują swoje pasje życiowe. On zawsze chciał być liderem. Rozumiesz? To ja kiedyś byłem świadkiem tego, jak ktoś się przedstawił, że ktoś zapytał, jaki jest twój zawód, powiedział magister. Słowo, taki zawód. Facet był zafascynowany, proszę ciebie, tym, że on jest magister. Fascynacja. Jest tyle kłamstwa wszędzie. Kiedy czytamy Biblię, przyglądamy się temu, co się działo w Biblii. Przyjrzyjcie się temu. Ludzie, zobaczcie, tam jest notoryczna walka z kłamstwem. Przyjrzyjcie się w Starym Testamencie, co się dzieje. Izrael non-stop przesuwa się w taka sinusoida. Kłamstwo, prawda, kłamstwo, prawda. Te kłamstwo przychodzi do ich życia, ono jakby dołuje go i potem przychodzi ten Bóg, tak? Mówi coś do nich, oni uznają tą prawdę, przychodzi moc, są podniesieni i potem co? I znowu zjeżdżają. I wiecie, i dochodzi do momentu przyjścia Jezusa na ziemię. I Jezus przedstawia się nam, mówi, ja jestem droga, prawda i życie. Ale to nie jest jakiś slogan. Jezus mówi, żeby osiągnąć życie, czyli żeby moja moc mogła działać w waszym życiu, to musicie wejść na drogę prawdy. Na drogę prawdy. Rozumiecie? Na drogę prawdy. A więc naszym zadaniem jest poznawanie realności prawd Bożych. Wiecie, do nas bardzo dużo ludzi ma pretensje o to, że my stwarzamy własne doktryny. Mówią do nas, wy stwarzacie swoje doktryny, to nie jest zgodne z Pismem Świętym. Ja mówię, każdą rzecz, którą głoszę, jestem w stanie udowodnić na podstawie Pisma. Każdą rzecz. I to nie tylko będzie jeden świadek, tylko będą całe, jaką wykażę z Pisma. Tylko na czym rzecz polega? Polega rzecz na tym, że my wydobywamy z tego całego śmietnika religijnego realne prawdy. Realne prawdy. Realne prawdy. Chciałbym, żebyście zrozumieli tą rzecz, że naszym zadaniem, inaczej, my musimy zgodzić się w sobie z tym, że Boża moc do naszego życia nie będzie przychodzić, jeżeli nie będziemy trwać w prawdzie. Nawet jeżeli ta moc się pojawi na jakimś odcinku, dlatego że Bóg jest miłosierny i człowiek jak w swojej głupocie gdzieś się zapętli, tak? To ten Bóg wielokrotnie tego człowieka wydobywa, ale go wydobywa jakby na bardzo krótkich odcinkach. I ci ludzie, a ludzie z tego bardzo cieszą. O, Pan mnie podniósł. Ja mówię, ale dalej masz ruinę w życiu. Czasami ludzie opowiadają jedno świadectwo i całe życie jedno... Mówi, kiedyś Pan sprawił, że przestałem pić. Dobrze, nie pijesz, tak? No nie pijesz. A zobacz, jak wygląda reszta swojego życia. To też aha na przykład powoduje, że ludzie nie piją. Zauważyliście to, że można nie pić bez Boga? Albo nie palić papierosów w ogóle bez Boga? Że Boga nie potrzeba, żeby sobie życie poprawić. No kurczę. To tyle jest ludzi na świecie. Słuchajcie, jeżeli głosisz do ludzi, którzy mają problemy, tak? To tobie łatwo jest mówić przez, jakby do ich problemów. Ale proszę idź głośno do ludzi, którzy nie mają problemów. Do ludzi, którzy mają dobrze w życiu. Do normalnych ludzi. Idź do tak zwanego normalnego środowiska, tak? Nie będziesz mógł się oprzeć na różnego rodzaju problemach, ale wiesz, na czym się będziesz mógł oprzeć? Na tym, że ich życie nie jest prawdziwe, a w związku z tym nie jest żywe. Pamiętam kiedyś w takiej szkole, nawet chyba tutaj u was w Krakowie, zaproszono mnie i zacząłem głosić Ewangelię. Pani sobie usiadła z tyłu, nie kierowała. To mała grupa ludzi, 30 osób było. Tak, ja była licealna klasa jakaś, trzecia licealna. To taka, bo po tym, co głosiłem, w pewnym momencie taka dziewczyna siedziała i mówi, to co?
to znaczy, że ja jestem gorsza przez to, że jestem niewierząca, że jestem ateistką? Ja mówię, nie, nie jesteś gorsza. Jesteś inteligentna, ładna, sympatyczna i martwa. Ty nie jesteś gorsza. Ty jesteś martwa. Jesteś dobra, miła, sympatyczna, inteligentna i martwa. I ona stała, patrzyła się i usiadła. Ja mówię, kto z was chce oddać życie Jezusowi i być żywym? I zaczęli wstawać ludzie. Ja mówię, to ta wiedza. Wszyscy. Kto chce być żywy? Żywy. Tam jednego chłopaka tak wypełnił Duch Święty, zaczął tak chodzić, mówi, co mam zrobić, co mam zrobić? Ja mówię, iść tam, mówię, dyrektor podobno twój jest nawrócony, tam jest do gabinetu, powiem, czy tam. On poleciał, wpadł do dyrektora, do gabinetu, potem z tym dyrektorem, to wierzący człowiek ten dyrektor. Ten dyrektor przyjdzie, mówi, Artur mówi, tu przyleciał z góry do mnie chłopak, do gabinetu, powiedział, że jeszcze Jezusowi, a to się stało. Ja mówię, no co, no, to jest Jezusowi, no mówię, jest Duchem Świętym, mówi. Chcę, żebyście zrozumieli bardzo ważne kwestie. Uznanie prawdy w swoim życiu otworzy drogę do płynięcia mocy. Uznanie prawdy. Wiecie, jeżeli ktoś coś ukradł, to nie powinien mówić, że była taka potrzeba. Tylko powinien powiedzieć, ukradłem to. Jeżeli jesteś świnią dla swojego męża, to rozumiesz, to nie udawaj, że to jest święty gniew. Rozumiesz? Nie nazywaj tego świętym gniewem. Po prostu przyjdź i powiedz do niego, słuchaj, moja dusza jest jak świn. Zmiłuj się nade mną. I na to przyjdzie moc! To na to przyjdzie moc! A nie na to, jak będziesz odgryzała paznokcie, nie odzywała się do niego i nie wpuszczała mnie do łóżka przez tydzień. Na to przyjdzie demon, a nie moc. Rozumiecie? Jeżeli masz coś do kogoś, to z nim o tym rozmawiać. A nie udajesz, że wszystko jest w porządku. Jeżeli ktoś cię obrazi, ok? To reagujesz na to w odpowiedni sposób. Ale nie robisz focha. Za fochem stoi demon. Rozumiecie? Za fochem stoi demon. Jedno obrażenie się może doprowadzić do manifestacji demonicznej w twoim życiu. My musimy trzymać się prawdy jak koń dyszy. My się tak musimy trzymać prawdy. Trzeci. Ludzie, zrozumcie to. Nie wolno nam żyć w jakiejkolwiek formie kompromisu. Jakakolwiek forma kompromisu z nami, z naszą duszą, z innymi ludźmi, ze środowiskiem, w którym jesteśmy, ona doprowadzi nas do tego, że będziemy tylko coraz bardziej pogrążeni w sypie. Żadna moc się nie pojawi. Czasem czegoś doświadczymy. Pobiegniemy gdzieś na jakąś ewangelizację, gdzieś ktoś namaszczony o nas się pomodli i powie, nie rozumiesz, i my doświadczymy czegoś. Wow, Pan mnie dotknął! Był kiedyś taki słoń sobie, słoń. I ten słoń widział takiego ptaszka. Jak ten ptaszek leciał, to ten słoń nastawiał trąbę. Ptaszek wpadał w trąbę i wylatywał tyłkiem. Kiedy to zjawisko miało miejsce, to ten słoń mówił atra. Takie katarzys przeżywał. Tak miał ten słoń. Czasem mu się udało tego ptaszka zwalić. Udawał tą trąbą gałąź albo konar i przezywał swoje katarzys. Raz na jakiś czas. Ale potem pomyślał sobie, chciałbym mieć to na stałe. Więc opracował pewien plan. Znowu się zaczaił na ptaszka. Ptaszek mu wleciał w trąbę, a on szybko wsadził tę trąbę w tyłek. I
rozpoczęło się wieczny katarzys. Proktologiczne, bo proktologiczne, ale katarzys. Musicie zrozumieć, że jedynie stałe rzeczy mają sens. Inaczej będziesz przeżywał swoje małe wzloty, małe sukcesy, a potem znowu będziesz gderał, gdzie ten Bóg. Przecież miało być tak cudownie. Przecież Pismo mówi, że jest tak i tak. Przecież na mnie kładli ręce. Przecież przeżyłem wtedy to. Trzymało mnie jak w termosie przez jakiś czas. A ja mam znowu problem. Znowu wraca grzech, znowu wracają nałogi, znowu wraca patologia, znowu wracają demony, znowu jestem załamany, znowu nie idzie mi w życiu. Dlaczego? Dlatego, że nie zbudowałeś fundamentu prawdy i moc nie ma na co schodzić. Prawda jest przykra wielokrotnie. Ona jest surowa. Ona jest taka jakaś kurcze nieduchowa. Rozumiesz? To jest jakieś nieduchowe. Duchowe jest przeżycie. Tak się w kręgach charyzmatycznych to ogląda. Takie przeżycie miałem. Ja mówię, widzisz, tu nie chodzi o przeżycie. Ja miałem mnóstwo przeżyć w życiu. I dalej mam różne przeżycia z Bogiem. Niesamowite przeżycia z Bogiem. Ale przeżycia z Bogiem dla mnie, przyjaciele, one są jak cukierki, jak czekoladki. Rozumiecie, o czym mówię? Ale stałe rzeczy, które mam od Boga, są jak stałe partie pożywienia. Ja mam stałe rzeczy dzisiaj od Boga. Ja jutro sobie rano wstanę i nieważne w jakim będę humorze, nieważne jak się będzie czuła moja dusza, nieważne czy będzie temperatura taka czy inna, czy będzie wiało czy nie będzie wiało, ja jutro wstanę, tak? I od samego rana będzie przepływać przeze mnie Boża moc. Jeżeli zadzwonisz do mnie, na przykład 15 minut po moim wstaniu, ja jeszcze nie zdążę wytrzeć ropy z oczu, i zadzwonisz i powiesz, Artur, dręczy mnie demon, to powiem do ciebie, usiądź, otwórz usta, rozluźnij się, przyłóż mocno telefon do ucha i nie rób nic więcej, a następnie wyrzucę z ciebie tego demona. Rozumiesz? Jeżeli spotkasz mnie zmęczonego po całym dniu i zawiedzionego przez ludzi i powiesz, Artur, mam raka, pomóż się o moje uzdrowienie, to położę na ciebie moje święte ręce i uzdrowię cię z tego raka. Zrozum mnie. Wiesz dlaczego? Bo ustanowiłem w sobie pewne płaszczyzny prawdy i na te płaszczyzny prawdy schodzi Bóg. On się po nich porusza na stałe. I nie potrzeba mi stymulacji. Rozumiecie? Czytaliście o Jezusie w Ewangeliach? Powiedzcie mi, dajcie mi jeden przykład z Ewangelii, kiedy Jezusa ktoś zachęcił do czegoś. Jeden przykład, żeby go ktoś zachęcił. Jezusa nikt nigdy do niczego nie zachęci. Rozumiecie? Jezusa nigdy nikt nie poklepał po plecach. Jezusowi nigdy nikt nie robił, rozumiecie, terapii wspomnień. Nigdy. Więcej ci powiem, nigdy nie powiedzieli do Niego, że mu się uda. Na swoich głoszeniach, ok, nie miał nawet jednego instrumentu. Nikt nie robił atmosfery do jego nabożeństw. Rozumiecie? Nikt. Nikt. Ci ludzie przychodzą, pastorze, jakoś podnieś mnie, pomóż mi. Pomagasz, robisz te rzeczy, bo Bóg jest dobry. Ale wiesz co? Cenię sobie ludzi, którzy przyjmują fundamentalne rzeczy, fundamentalne prawdy. I do życia tych ludzi zaczyna płynąć potężny strumień mocy Bożej. Ja kocham te rzeczy.
kocham te rzeczy. Ci ludzie nawet wtedy, kiedy mają kłopoty życiowe, oni momentalnie wychodzą z tych oborów. Jeden człowiek, mój przyjaciel, okazało się, że miał taki defekt odrodzenia w zasadzie. Cały czas taki hormon mu się tam wytwarzał w małych ilościach, ale cały czas mu rosła komora serca. Przez całe życie. Ona powinna mu przestać rosnąć w dzieciństwie. A ona cały czas się troszeczkę powiększała. I doszedł do takiego momentu, że on zasłabł, skończył w szpitalu. I lekarz mu powiedział, wie pan co, pan w ogóle, no w zasadzie, no żyje pan. No żyje pan, nie, nie powinien pan żyć. Tak? Jest pan w strasznym stanie, nie może pan nawet samochodem jeździć. Ten człowiek wyszedł z tego szpitala po badaniach. Mieliśmy wtedy środowe modlitewne. On wpadł, butelką oleju w ręku, staliśmy za gardą, posługiwaliśmy. On podbiegł, padł na kolana, podał nam ten olej i mówi, wylej na mnie ten olej. Odkręciłem ten olej, wylałem mu na głowę, mówi, połóż na mnie ręce. Położyliśmy na niego ręce, zdjęliśmy z niego ręce, do końca spotkania się nie odzywał. Następnego dnia poszedł do tego lekarza i mówi, przepadaj mi. On mówi, zrób mi badanie, zapłacę ręce. Wszystko wróciło do normy. On składał potem świadectwo nawet w telewizji w Słowie na niedzielę. Pokazywał dokumenty, bo zobaczcie, tak wyglądało moje serce przed modlitwą, a tak wyglądało po modlitwie. W ciągu kilku minut komora serca, która rosła przez całe życie, zmniejszyła się do wielkości, które były przewidziane przez Boga. Dlaczego? Bo ten człowiek znał prawdę. Podwinęła mu się noga. On nie wiedział o tych rzeczach w życiu. Ale znał prawdę. Człowieku, Jezus powiedział, poznacie prawdę, czyli będziecie z nią bardzo blisko, a prawda was wyswobodzi. I to będzie rzecz stała i niezmienna. Stała i niezmienna. Nie będziesz wiecznie się borykał z przeciwnościami, tylko będziesz walił przeciwności, rozumiesz? Nie będziesz uciekał przed diabłem. A diabeł! Nie. Diabeł nie będzie dla ciebie straszny. Kiedy zobaczysz, że demony podchodzą do twojego życia, powiesz, chodź, come on! Diabeł będzie się ciebie bał. Nie będziesz się już nigdy przed nim bronił. Po co się będziesz miał przed nim bronić, jak będziesz go atakował? Rozumiesz? Grzech realnie nie będzie panował w twoim życiu. Życie chrześcijanie wygląda w ten sposób, że ciebie, ach, no tak pan mnie uwolnił, papierosów pan mnie uwolnił, a takie czuję strzęsanie z żołądku, ojej, ojej, wiesz, może zapalić, muszę. Mówię, od ssania żołądku jeszcze nikt nie umarł, słowo ponownie. Od niepalenia nikt nie padł. Nie ma takiego przypadku na świecie, człowiek przestał palić i umarł. Wiecie? Bo tak jest się. Ja mówię, też mi jest się nie najem, to mi jest się. Mówię, człowieku, co mam zrobić? Ja mówię, po prostu ogłoś, że nie palisz. Następnie przemów do swojego żołądka i nie będziesz czuł ssania. Zamknij mordę żołądku. Ciało, jesteś zdrowe i silne. Nie palę, bo jestem wolny. I nie palisz, bo jesteś wolny. To przecież jest prosta konstrukcja cepa. Na czym się opieramy? Na tym, że Jezus, tak, uwolnił nas od wszelkich demonicznych sił związanych z nauką. No na tym się opieramy. Na jakiejś prawdzie się opieramy. No musisz się na czymś oprzeć. Proszę cię, po tym dzisiejszym spotkaniu wywal z siebie wszelką formułę enigmatycznego postrzegania Boga, który będzie przychodził do ciebie, kiedy będzie chciał, albo jeśli się ktoś o ciebie pomodli, albo jeśli się znajdziesz w miejscu namaszczenia, albo jeszcze w ogóle, jak tam niebo będzie miało dobry humor. Przestań. Ustanów w sobie system prawdy. Powiedz, Boże, ja postanawiam od dzisiaj zgłębiać twoją prawdę. Weź prawdę Bożą i zacznij ją zgłębiać. Są konkordacje biblijne, są bardzo proste rzeczy. Człowieku, wbijasz sobie w internet Biblia 2000 i wpisujesz sobie na przykład, tak, w wyszukiwarce zaawansowanej małżeństwo, albo inaczej tam, żona sobie wpisz, żona, tak, i wyjdzie ci wszystko, co jest w Biblii na temat żony.
I ty sobie w ogóle weź kartkę papieru, albo weź tę drukarkę pod to podłącz, tak? I wydrukuj sobie wszystko na temat żony. I coś ci powiem. To, co tam wydrukujesz, to jest Boża wola odnośnie postępowania z twoją żoną. To proste. To mega proste. Zrób to samo i wpisz tam mąż. Wpisz sobie dzieci. Ok? Wpisz sobie pieniądze. Albo majątności. Albo wpisz sobie w Chrystusie i ci wyjdzie wszystko związane z tym, z tym zdaniem. W Chrystusie. I wiesz co? I ten w Chrystusie to ty. I tam jest napisane tak. W Chrystusie wszystko mogę. O Boże, ja mogę wszystko w Chrystusie. Całe mieszkanie odkleję w kartkach teraz. Wszystko mogę w Chrystusie. W Chrystusie mogę firmę założyć. W Chrystusie mogę napisać biznes plan. W Chrystusie mogę dostać dofinansowanie z Unii Europejskiej. Jakie ja rzeczy mogę w Chrystusie? W Chrystusie mogę być mężny i dzielny. W Chrystusie wyjdę dzisiaj na ulicę Krakowa i będę głosił Ewangelię. W Chrystusie znajdę sobie taką żonę, że Cindy Crawford to pędzka przy niej. W Chrystusie! Jestem umiłowanym dzieckiem Boga, jestem królem, jestem atrakcyjna, jestem wspaniały, jestem rycerzem. W Chrystusie. To jest prawda. Zbuduj tą prawdę. Ustanawiaj ją, mów ją, śpiewaj. Jak do ciebie zadzwoni jakiś wujek Felek i zapyta, co u ciebie, to będziesz w Chrystusie. Wujek powie, piwać. A to będziesz pije codziennie w Chrystusie. Albo się wujek zainteresuje Ewangelią, albo będziesz miał spokój z Bogiem na zawsze. Zrozum. Prawda to broń. Prawda to broń. Ja kiedyś sobie uświadomiłem na przykład, że nie jestem dobrym mężem, bo się dowiedziałem wszystkiego, co Bóg. Dowiedziałem się o wszelkim zdaniu, jakie Bóg ma na temat małżeństwa, na temat żony. Przez długi okres czasu moje mieszkanie było obklejone w kartkach. Na tych kartkach były napisy. Jak szedłem do ubikacji i siedziałem na sedesie i tu był papier toaletowy i odwracałem moją głowę, bo tam był papier toaletowy, to nad papierem była kartka. To znalazł żonę, to znalazł coś dobrego i zyskał podobanie u Pana. Ja to ogłaszałem. Nie szedłem z sedesu. Następnie szedłem się ogolić. Rozumiecie? I tam była kartka. Kto znalazł żonę, to znalazł coś dobrego. Ja się poliłem, mówię, kto znalazł żonę, to znalazł coś dobrego. Dziękuję Ci Boże, że znalazłem moją żonę. Mam coś dobrego. Aleluja. To trwało tego dnia. I wiecie, co zrobiłem? Przerobiłem sobie głowę. Poprzestawiałem sobie śrubki w głowie. Poprzestawiałem sobie śrubki. Kiedyś, przez 6 miesięcy, ogłaszałem, że jestem sprawiedliwością Bożą. Przez 6 miesięcy. To był początek, jak Sara się urodziła. Sara była malutka. Ja ją usypiałem, bo Sara na przykład przez 2 lata nie chciała spać. Więc ja ją usypiałem. Modliłem się w innych językach i ogłaszałem, że jestem sprawiedliwością Bożą. Mówiłem, Boże, uwielbiam Cię za to, że uczynki Jezusa są mi przypisane. Wszystko, co zrobił Jezus, należy do mnie. Halleluja, nie muszę nic zrobić, bo Jezus zrobił. Rozumiesz? I tak chodziłem i ogłaszałem. Po 6 miesiącach miałem spraną głowę. I tak by mi, jak gdyby mi się ktoś zapytał od tego momentu, Artur, ty się w ogóle o coś starasz? Ja mówię, chyba śnisz. Ja się w ogóle nie staram o to. W ogóle się nie staram. Czy wy wiecie, że ja się w ogóle nie staram? W ogóle się nie staram. Bo jestem sprawiedliwością Bożą. To znaczy, że czy siedzę, czy leżę do góry kołami, rozumiecie? To Bóg jest przeszczęśliwy z uwagi na moją osobę. W ogóle nic nie muszę robić. Czemu zatem te rzeczy robię? Bo kocham Boga i kocham ludzi. Ja w ogóle służę tylko z jednej przyczyny. Bo kocham Boga i kocham ludzi. Jak nie, to bym do końca życia spędzał czas na tym, żeby wstać rano, zrobić przedziałek i mieć wolne. Rozumiesz? Na tym polega świadomość sprawiedliwości w Chrystusie. Nieważne, co kto o mnie mówi. Rozumiecie? Wszyscy mnie skreślili. Wbijesz sobie w internecie antychryst, wyskoczycie terroryzki. Wiesz, bardzo szybko mnie Google do siebie podnoszą.
Wszyscy twierdzą, większość przywódców, że jesteśmy zwiedzeni absolutnie. Tak? Ale powtórzę po wielkim Bożym słudze Kennethie Hagenie. Cóż z tego, że krytykują mnie małe rybki, skoro już skrytykowały mnie wielkie ryby? Zrozumcie. Prawda, usankcjonowanie prawdy. Ja mam do ciebie wielką prośbę. Zacznij układać w sobie płaszczyznę prawdy. Boża moc na pewno przyjdzie. Na pewno przyjdzie. Ale jeżeli nie będziesz chciał prawdy w swoim życiu, to proszę cię, przestań żyć mrzonką. Rozumiesz? Przestań liczyć na uzdrowienia, uwolnienia i inne rzeczy. Jesteś chory, wejdź do lekarza. Okay? Jesteś zniewolony, wejdź do psychiatry. Rozumiesz? Jesteś samotny, to zabierz się, proszę ciebie, do tego, jak to się nazywa. Uniwersytet trzeciego wieku. Po prostu, zapomnij o Bożej mocy. Bo Boża moc przychodzi do prawdy. Po prostu, taki ten Bóg już jest. Powiem ci inaczej, nie dlatego, że jest złośliwy, tylko on inaczej nie może. On nie może inaczej. Rozumiesz? Nie może. Znam mnóstwo ludzi, którzy nie chcą zmieniać swojego życia, ale chcą Bożej mocy w swoim życiu. Znam mnóstwo ludzi, którzy nie chcą się uświęcać, ale chcą Bożej mocy. Moc, moc, moc! Rozumiesz? A w naszym życiu non-stop jest moc. Non-stop. Śmieję się z ludzi, którzy mówią, że oni nie są w stanie, na przykład, gdzie u nas jest specyficzny rodzaj uwielbienia w naszym życiu. Czasem trwa bardzo, bardzo długo. Ono czasem wygląda tak, jakby szła jakaś armia. I ludzie tam przychodzą, czasami zatykają uszy na początku, ale to nic nie daje. Bo te dźwięki przedzierają im się przez uszy, przez te zatkane uszy. To wchodzi do ich głów. I często ci ludzie są tak skołowani, że chcą uciekać. A ja zawsze mówię, pamiętaj, to demony chcą uciekać. Zostań z tym. I kiedy ci ludzie zostaną, to Duch Święty im przedstawia klocki. Często po uwielbieniu już o nikogo się nie modlimy, bo ludzie są uzdrawiani tylko podczas uwielbienia. Uzdrawiane są nerki, ludzie zaczynają widzieć. Kiedy przyszła taka staruszka, całkiem niedawno, przyszła głucha, podczas uwielbienia wróciła jej słuch, wyjęła aparaty, włożyła świadectwo. Teraz przyprowadziła wszystkie swoje koleżanki. Wszystkie ludzie średnio wieku 7 budynki. Wszystkie oddały ludzie Jezusowi. Teraz na uzdrowieńczym spotkaniu. Rozumiem? No posłuchajcie, no co? Jakie może być świadectwo dla staruszek, tak? Ich koleżanka do siedla została uzdrowiona. Ci ludzie dojrzeli jakąś prawdę. Prawda jest trudna do dojrzenia. Ale proszę cię, zacznij szukać tej prawdy. Kto szuka, ten znajdzie. Zacznij badać, zgłębiać, kopać, orać. Powiedz, Boże, nie ruszę się z tego miejsca, dopóki nie usankcjonuję prawdy. Nie będę spał, jadł i pił, ale będę orał. Będę orał i zbuduję płaszczyznę prawdy, a Twoja moc będzie się wylewać. Duch Święty potrzebuje jednego człowieka, który zechce usankcjonować prawdę. Jednego człowieka. Jednego. Dlatego jest napisane, że u Twojego Bogu padnie 1000. Rozumiesz? Jeden człowiek, który usankcjonował sobie prawdę. I Boża moc zaczyna działać. Mam 45 lat. Nigdy nie byłem w lepszej kondycji psychicznej i fizycznej. Nigdy. Z wiekiem mam coraz więcej siły i energii. Zęby mi się przestają psuć, rozumiecie? Kurczę. Czuję się naprawdę bardzo dobrze. Jestem bardzo wydajny. Nigdy od ludzkiej strony nam się lepiej nie wiodło. Nigdy nie miałem tylu przyjaciół i ludzi, którzy życie za nas kładą. Wiecie, ja jestem tak ujęty takimi rzeczami, to ujmuję. Mam 8 lat szkoły podstawowej, 10 lat więzienia, a ludzie za nas życie kładą. Mam najmniejsze wykształcenie z całego naszego kościoła. Słuchają mnie ludzie, którzy normalnie to powinienem siedzieć u ich stóp i w ogóle słuchać. Bo rozumiesz, ja w ogóle mówię, kiedyś jeden człowiek takim też tam
coś mówił na mnie nie tak, ktoś na mnie powiedział, w ogóle się, a ten pan do tego człowieka mówi, słuchaj, ty się w ogóle cieszy, on się upiera na nabożeństwo. Upatrujmy w tym szczęście. A więc moje życie dzisiaj jest sukcesem, jest sukces. Mamy szczęśliwe małżeństwo. Jesteśmy z Agatą tyle lat ze sobą. Zabić ją chciałem, zastrzelić, biłem ją, butami w nią rzucałem, jak w ciąży była. A dzisiaj jesteśmy szczęśliwi, może się na randki umawiamy. Po tylu latach w ogóle dlaczego tak się dzieje w ogóle? Skąd to jest? To jest Boża moc. Ale ta moc przyszła naprawdę. Bo to jest kiszka. Jeżeli dzisiaj coś potrzebujesz od Boga, to moja pierwsza prośba, to jest taka powiedzenie do Boga, Boże, ja podejmuję walkę o prawdę w moim życiu. W każdej dziedzinie. W dziedzinie ducha, w dziedzinie psychiki, w dziedzinie ciała. Podejmuję walkę. Ja w ogóle, Boże, ja olewam ten cały system plichtu, który gdzieś tam jest. W ogóle ja olewam to wszystko. Ja nie wiem, jaką ja cenę zapłacę. Nie wiem, jaką cenę zapłacę za to. Kiedyś na jednym spotkaniu byliśmy, ja głosiłem chyba o świętości, potem podszedł do mnie człowiek po tym spotkaniu, mówił, pastorze, do dzisiaj żyłem w związku z kobietą. Niewierzącą tutaj. Wiesz, co zrobię? Ja mówię, nie wiem. Wrócę do domu, zdejmę walizkę, spakuję wszystko i pożegnam ją o ziemię. To była pokuta. Wrócił do domu, spakował walizkę, pożegnam ją o ziemię. Rzucała człowieku mięsem, w ogóle nie wytłumaczył jej nic. Opuścił lokal. Spotkałem go za 2 miesiące. Był już właścicielem nowego samochodu, pracował w nowej firmie i prowadził nowe życie. Rozumiecie? Zapłacił jakąś cenę. Ale przyszła do jego życia moc. Proszę cię, postanów walczyć o prawdę. Nie bój się zapłacić ceny. Jeżeli będziesz musiał coś stracić, Duch Święty wyrówna te rzeczy 5-krotnie. Nie bój się być prawdziwym. To jest piękne. Wiesz, jak jest pięknie nie liczyć się z opinią? Jak jest pięknie nie bać się? Jak jest pięknie być pewnym tego, co robisz i widzieć efekty? W ogóle jak pięknie jest kochać i być kochanym. Prawda nam to dała. Chciałbym się modlić dzisiaj o każdego z was, którzy potrzebujecie tego. Ale moja modlitwa, ona będzie skuteczna wtedy, na długim odcinku czasu. Bo na krótkim odcinku będzie od razu skuteczna. Póki ja jestem, posłuchaj, póki jestem przy tobie, tak? To demony nie będą się mogły utrzymać. One się nie boją. Ale one się muszą ciebie bać. Ciebie. Diabeł musi mieć rozwolnienie na samą myśl o twoim imieniu. Twój wizerunek musi go przyprawiać o mdłości. On myśląc o tobie, musi dostawać drgawek. Wstał. Co zrobi dziś? Nie wiadomo, kogo zaprosi. A jeszcze się będą modlić? Czytaliście listy starego diabła do młodego? Poczytajcie taką książkę, ktoś by czytał. Stary demon uczy młodego demona, jak ma funkcjonować. I mówi do niego tak, pamiętaj, kiedy w pokoju pojawi się ta straszna światłość, gdy nasz klient na kolanach będzie przed naszym przeciwnikiem, to uciekaj. Uciekaj. Stań na prawdzie. Ja będę się modlił o ciebie teraz, każdego z was, którzy potrzebujecie. Ale ja bym chciał, żebyś stanął na prawdzie. Żebyś powiedział, Boże, ja postanawiam wywalić ze swojego życia każdą formę kłamstwa. Nawet jeżeli to jest jakieś pobożne kłamstwo. Na przykład do tej pory ci się wydawało, że ty wykonujesz niesamowitą Bożą pracę. Ale teraz, po tym co powiedziałem, możesz mieć takie wrażenie, że w ogóle to co robisz nie ma żadnego sensu. Albo druga strona. Do tej pory może myślałeś, że do niczego się nie nadajesz. Ale w tej chwili zaczynasz zauważać w sobie pewne rzeczy, tak, które są mega prawdziwe i które przynoszą efekty.
porzuć każdą formę władzy. Boża moc będzie Ci usługiwać. Jeżeli chodzi o podstawę Ewangelii, pamiętaj, wszystkie nasze grzechy są przebaczone, to co powiedział Wojtek. Wszystkie grzechy. Nie mamy żadnych grzechów nieprzebaczonych. Jeżeli czujesz jakieś potępienie w swoim życiu, to jest to diabeł. Diabeł potępia, diabeł oskarża, diabeł poniża. A więc jesteś oszukany. Jeżeli oddałeś życie Jezusowi, to nawet jeżeli jeszcze trwasz w jakiejś formie grzechu, rozumiesz, to twój duch jest zbawiony i gdyby dzisiaj umarł, idziesz do nieba. Ciszka. Nie możesz zostać odrzucony. Nic cię nie wyrwie z ręki Boga i nic cię nie odłączy od Jego miłości. Nawet ty sam. Bo już nie żyjesz ty, ale żyjesz w tobie. Straszne to jest, nie? Jesteśmy skazani na sukces. Skazani na sukces. A więc jeśli coś cię oskarża, to uznaj to jako kłamstwo. Z drugiej strony, jeżeli widzisz jakąkolwiek formę kłamstwa, to ją rozwal w swoim życiu. Powiedz, diable, primo, idę do nieba, a sekundą zaraz ci urwę łeb. Nie będziesz mnie oszukiwał dzisiaj. Nie będziesz więcej przychodził do mojego życia z tym grzechem, z tym grzechem, czy z tym grzechem. Wiesz dlaczego? Bo ty jesteś skończona meta społeczna, a ja jestem synem Boga Najwyższego. Taka jest między nami subtelna różnica. Powiedzmy to prosto w twarz podczas tej modlitwy dzisiaj. Nakaż każdej formie kłamstwa, żeby zdechła w twoim życiu. Nakaż. Jeżeli są to odczucia, to potraktuj je w taki sam sposób. Odczucia to nie ty. Wiesz co to są odczucia? Co najwyżej sweter, który możesz. Odczucia to nie ty. To nie ty. Tak jak przyprawa to nie zupa. Zupa to zupa, przyprawa to przyprawa. Odczucia są przyprawą do twojego życia. Jeśli chorujesz, uznaj, że w ramach Księdza Jezusa jest twoje uzdrowienie. Położę na ciebie ręce i stanie się według wiary twojej. Wstań, proszę. Ojcze, modlimy się o każdego człowieka dzisiaj. Ojcze, ja modlę się. Czy mogę coś na mnie zagrać? Proszę, niech coś na mnie zagrać. Ojcze, ja modlę się teraz.